Annyeong, witam Cię na moim kanale. Dzisiaj przedstawię Ci Korean Barbecue Style z musztardą. Zapraszam dalej. Dzisiaj mieliśmy zaplanowany w plenerze grill. Niestety pogoda nas zaskoczyła, jest buro ponuro, ale to nawet dobrze, ponieważ koreański grill standardowo w restauracji odbywa się właśnie przy stole ze znajomymi przy takim mniej więcej właśnie gabarytach grilliku, także zostańcie z nami. Dzisiaj zaczynamy koreański grill na bogato. Będzie wołowina, mamy tutaj kurczaka, kawałki boczku oraz opcję wegetariańską, czyli tofu, pak choi oraz bakłażana. To, od czego zaczniemy, to marynata, dzięki której wszystkie te rzeczy nabiorą dodatkowego kopa. Moc pod kuchenką odpalona, dodajemy od razu posiekane drobno szalotki. Oczywiście, jeśli nie masz dostępności, to możesz też użyć zwykłej cebulki. Cebulkę chwilę szklimy. Cebulka już nam się delikatnie zeszkliła. Dodajemy imbir oraz czosnek. Startę. I teraz musisz uważać tak, żeby tego nie przypalić, tylko delikatnie przesmażyć, bo jak imbir oraz czosnek się przypali, to będzie po prostu gorzki i niedobry. I teraz dodajemy sos sojowy, cukier, wodę, olej sezamowy. Na oleju sezamowym nie smażyliśmy, ponieważ to jest olej sezamowy z prażonego ziarna sezamu, więc przypaliłby nam się, a ma oddać tylko właśnie swój pyszny smaczek. Hop, do środka. Odrobina suszonego chili. Ja dziś używam piri-piri, ale oczywiście można też kochujara, czyli suszonych płatków chili. Jak lubisz ostro, to oczywiście dodaj więcej. Zagotowujemy całość, a w międzyczasie wrzucamy sobie kawałki mięsa, które będą dochodziły dłużej, czyli w moim przypadku będą to udka z kurczaka trybowane i dajemy od strony skóry, hop, oraz kawałki surowego boczku. Dorzucamy warzywka oraz tofu. A powiedz coś po koreańsku. No to żeś mnie zaskoczyła. Ok, marynatka już nam się zrobiła, jej oczywiście będziesz miał troszeczkę więcej, ale spokojnie możesz wstawić to do lodówki, sezon grillowy przed nami, więc za każdym razem będziesz już miał przygotowane. Trzeba dodać tylko do niego ocet ryżowy. Podkręcamy to danie dzisiaj amerykańską musztardą firmy Heinz. Jest ona łagodna, delikatnie słodka. Dodajemy ją do sosu, który już wcześniej wyłączyliśmy. Zobaczcie, jaki ma piękny kolor. To dzięki ziarnom białym musztardy oraz przyprawom świetnie wzbogaci ten sosik. I teraz mieszamy tak, żeby musztarda dobrze się rozprowadziła w sosie. I teraz odrobiną marynaty smarujemy po mięsie, po warzywkach oraz tofu, tak żeby wszystko nabrało pysznego smaczku. I mięsko możemy już przewracać na drugą stronę. Pięknie chrupiąca skórka z kurczaka. Zobacz, jak się pięknie skarmelizował boczek i od razu na drugą stronę dodatkowa porcja sosiku. Pachnie jak w porządnej koreańskiej restauracji. Sąsiadka na pewno czeka już pod drzwiami. O, Grażyna, wchodź, otwarte jak zawsze. Cyk, przekręcamy tofu, ładnie się ugrillowało. I teraz od razu z drugiej strony. No i na sam koniec dorzucamy pyszną, marmurkowatą wołowinę. Ja dzisiaj używam antrykotu, który jest pięknie poprzerastany i super będzie smakował. Ach, piękny dźwięk. Przekładamy antrykot, bo potrzebuje dosłownie chwili, to są cieniutkie kawałeczki. I teraz jeszcze marynatką po wołowinie. Korean barbecue style przygotowany. Możemy już podawać, czyli po kawałeczku każdego mięska, hop, oraz kawałek tofu grillowanego pak choja i bakłażana. I teraz to, co ciekawe, w Korei serwuje się do jedzenia grilla nożyczki, co może się wydawać dziwne, aczkolwiek oni przecież nie używają sztućcy, więc takie mięso po prostu bierzemy i kroimy na cienkie paseczki za pomocą nożyczek. Taka ciekawostka ze wschodu. Co jeszcze? Oni jedzą tak grilla, że bierzemy po prostu kawałek. Ja dzisiaj używam sałaty masłowej, ale może być rzymska albo jakakolwiek inna. Pakują do środka kawałek mięska, odrobinka jeszcze właśnie pysznego sosiku. Smarujemy i teraz próbowanie.
pięknie wygląda, a jak smakuje. Soczystej, kurczaczek, pięknie podkreślający sos. Wypróbuj to w domu, a Twój grill przejdzie na level wyżej. Jeśli podobał Ci się ten odcinek, zostaw lajka, kliknij suba oraz dzwoneczek, żeby być na bieżąco. Zobaczysz tu wiele ciekawych przepisów, a w komentarzach napisz, co jeszcze chciałbyś zobaczyć na tym kanale. Tymczasem do zobaczenia, cześć! To był mój pyszny koreański grill, a do niego przydałaby się jakaś super sałatka. Daniel, fantastyczny ten grill. Słuchajcie, wpadajcie do mnie na sałatkę. Zapraszam.